Cześć, witam was bardzo serdecznie na kanale YouTube'owym Kiko w kanale Rzecz Jasna poświęconym lidze angielskiej, ale także wszystkiemu temu, co związane jest z angielskimi klubami, z angielską piłką, reprezentacja Anglii, angielskie kluby w europejskich pucharach. No i oczywiście kluby, ale też postaci, bo rozmawiamy sobie o piłkarzach, są tutaj live'y, są vlogi. To akurat cykl shot, czyli bardzo krótki vlog, około 10-15 minut poświęcony jednemu. Bohaterowi. Możecie zostawić kciuka w górę przed oglądaniem, możecie po. Jak kto woli, ale sprawmy, żeby ta. Rodzina Premier League w Polsce się powiększała, jestem podekscytowany tym, że każdego dnia ta grupa jest coraz silniejsza, rośniemy w siłę i gadamy sobie właśnie w rodzinnej atmosferze o różnych rzeczach związanych z angielską piłką. Dzisiaj pogadamy o pewnym człowieku, bardzo młodym, bo rocznik 2004, aż trudno w to uwierzyć, że w poważnych meczach, na dużych scenach już biega chłopak w takim wieku. Ten chłopak nazywa się Alejandro Garnacho i ostatnie dni są dla niego naprawdę dobre, a perspektywy więcej niż ekscytujące. Alejandro Garnaczo to były zawodnik Atletico Madryt, tam się wychowywał piłkarsko, ale co ciekawe jego idolem był Cristiano Ronaldo. Jakże to się wszystko fantastycznie składa w jedną całość, bo teraz z Cristiano Ronaldo może biegać po tej samej murawie w tym samym zespole i czerpać od niego wszystko to, co Najlepsze. Widać, że Cristiano Ronaldo bardzo tego chłopaka lubi, bardzo go wspiera, pozwolił mu nawet wykonać po golu strzelonym Realowi Sosjedat w lidze Europy tę swoją najnowszą, słynną cieszyńkę. Lekki sen, lekka drzemka, nastojąco. Alejandro Garnacho jest przeszczęśliwy, że może grać u boku Cristiano Ronaldo, ale też myślę, że jest szczęśliwy, bo może wpisać się w taką ogólną ideę Manchester United z ostatnich wielu, wielu lat, bo już się zastanawiają wszyscy eksperci na wyspach, czy on pójdzie w ślady tych chłopaków z Class 92. Wiadomo: Paul Scholes, David Beckham, bracia Neville. Ale też ostatnie czasy pokazują, że Twoja kariera może bardzo szybko skręcić w jakieś dziwne rejony, czego przykładem jest Mason Greenwood. Naważył sobie piwa, musi teraz je wypić. To jest bardzo trudna sytuacja i dla klubu, i dla piłkarza, który przecież grał u boku Cristiano Ronaldo i to nie tak dawno. Z głowy tak strzelam jeszcze jednym przykładem, który był meteorytem, szybko wzleciał i szybko spadł, to Federico Makeda. Wiemy, że w tym wieku wahania formy to jest rzecz zupełnie normalna i też podejście do treningów, przy którym chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo o nim mówi zarówno Eric Ten Hag, jak i Bruno Fernandes w kontekście letnich przygotowań, letniego obozu przygotowawczego Manchesteru United i postawy Alejandro Garnaczo, który no nie był takim chłopakiem, jakiego hmm, spodziewaliby się ci najważniejsi piłkarze United, a także sam menedżer, bo wydaje się, że Garnaczo mógł Wcześniej zacząć zbierać już więcej minut dla United, gdyby właśnie miał to odpowiednie podejście, którego mu podczas treningów brakowało. Najważniejsze jednak dla fanów United jest to, że Alejandro Garnacho ogarnął się i dzisiaj możemy podziwiać jego grę. W meczu z Sryfem Tyranpol pojawił się w podstawowym składzie po raz pierwszy w koszulce United. Zagrał dobrych 75 minut, o ile dobrze pamiętam. To właśnie tyle czasu spędził na boisku. I pozostawił po sobie naprawdę bardzo dobre wrażenie. Na no, w meczu z Realem, Sociedad strzelił gola, więc widać ten progres, i też da się zauważyć gołym okiem, że 2022 rok dla tego lewoskrzydłowego, prawonożnego, to jest bardzo ciekawa sytuacja, bardzo ciekawa opcja, wciąż rozwojowa. To był siódmy mecz w tym roku, jeśli chodzi o Ligę i Puchary. W lidze oczywiście tych minut nie ma zbyt wielu, do tego sobie jeszcze za chwileczkę wrócę, ale na pewno mogę Wam polecić obserwowanie tego zawodnika, bo numer 49 na koszulce w zespole Manchester United jest wart zapamiętania. Zresztą widać, że chłopak wierzy w numerologię, bo wcześniej to był numer 75, zmienił przed tym sezonem i poskutkowało, poszło. Ruszyło do przodu, ale myślę, że tak, już serio mówiąc, że to ruszyło dzięki ciężkiej pracy. Alejandro Garnacho. Garnacho to, to zawodnik, który dzięki pochodzeniu swojej mamy może reprezentować barwę Argentyny i kto wie, być może wkrótce doczekamy się go grającego z drugim z największych gołtów naszych czasów, czyli Leo Messi, już legendą za życia reprezentacji Argentyny i tamtejszej piłki. Kilka miesięcy temu, w marcu, dostał powołanie właśnie ze względu na to, że zmienił hiszpańską, hiszpańskie reprezentacje młodzieżowe na argentyńską. W tej argentyńskiej młodzieżówce całkiem nieźle mu poszło, bo w pięciu występach zdobył cztery bramki. W seniorskiej reprezentacji oczywiście czeka na debiut, tamta rywalizacja jest niesamowita, ale takie mecze jak z Realem Sociedad gdzieś skupiają na nim uwagę i zaczynają sprawiać, że myślimy o nim jako o, o poważnym piłkarzu, który wszedł na tą poważną scenę i bynajmniej nie zrobił tego kuchennymi drzwiami. Kibice Manchester United oczywiście, kiedy pojawia się młody, utalentowany zawodnik w ich klubie, tak jak w każdym innym klubie, robią to fani od razu biorą go pod lupę, zaczynają analizować, co on takiego robi, na przykład w drużynach młodzieżowych. A wiemy, co się wydarzyło, w, jeśli ktoś nie wie, to teraz przypomnę, w Pucharze Anglii Młodzieżowym, kiedy zdobył przepiękną bramkę Alejandro Garnacho w starciu z Evertonem, a później w finale z Nottingham Forest e, popisał się dubletem. Manchester United dzięki temu w tej, w tej młodzieżowej kategorii w FA Cup sięgnął po to trofeum po raz pierwszy od 11 lat i... To naprawdę była duża rzecz. Wtedy myślę, że to nazwisko Alejandro Garnacho zaczęło krążyć coraz mocniej na trybunach, coraz częściej się pojawiać. No i kibice czekali, kiedy będą mogli tego zawodnika zobaczyć na boiskach Premier League. Myślę, że trafił pod dobry adres Garnacho, czyli pod skrzydła Erika Tenhaga, który doskonale wie, jak wykorzystywać młode talenty na boisku, dlatego że sam przecież był trenerem. Ajaxu Amsterdam, który no głównie słynie z tego, że młodych graczy wpuszcza na, na, na największą estradę, na największą scenę i tutaj Alejandro Garnaczo może się od niego bardzo dużo nauczyć, to raz, dwa ma doświadczonych kolegów w zespole, od których może czerpać wiedzę na temat wielkich meczów, bo to jest i Casemiro i wspomniany Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes ehm, długo by tutaj wymieniać David De Gea, Christian Eriksen no ma w szatni parę naprawdę wielkich postaci wielkich charakterów, od których Waran, od których może się nauczyć wszystkiego, co najlepsze. Harry Maguire, żartowałem, rzecz jasna. Dlatego ja patrzę z jakimś takim ciepłem i spokojem na to, co czeka Alejandro Garnacho. Wydaje mi się, że umiejętnie sprowadzany przez Erika Tenhaga, że będą mieli mnóstwo pożytku z niego kibice Manchesteru United. Co do tego jestem przekonany, bo widać dynamit. Widać niesamowitą odwagę i takie wprowadzenie się do, do drużyny, kiedy no, twoim mentorem jest Cristiano Ronaldo. To jest coś, co daje ci pewnego rodzaju handicap. Inaczej zaczynasz taką karierę. Czekam na rozwój tej kariery, zarówno klubowej, jak i reprezentacyjnej. Chłopak, za którego Manchester United zapłacił Atletico 450 tysięcy funtów, dzisiaj jest w zupełnie innym miejscu swojej piłkarskiej kariery. Natomiast no, jestem ciekaw, jak szybko będzie w stanie on wskoczyć na ten poziom Premier League, bo myślę, że to najbardziej weryfikuje. Co innego jednak taki występ w Lidze Europy, jak przeciwko Szeryfowi, czy, czy jak ten z Bramką w starciu z Realem Sociedad, a co innego co tygodniowe granie w Premier League na najwyższych obrotach przeciwko najlepszym piłkarzom świata, bo tak to trzeba przyjąć. Więc myślę, że Alejandro Garnaccio jest gotowy, może na razie nie na mecze a na minuty jest pod dobrym adresem, jest pod dobrymi skrzydłami. Ma bardzo ciekawe otoczenie. Jest też w zespole, który idzie w górę i myślę, że im więcej będzie zwycięstw Manchester United, tym łatwiej będzie Erikowi Ten Hagowi wprowadzać tego młodziana do może nie do podstawowego składu, ale dawać mu 5 minut, 10, 15 i budować to jego cenne doświadczenie, bo kibice oczywiście jak mają takiego młodego, utalentowanego piłkarza w swoim zespole, to od razu, od razu chcieliby oglądać go w każdym meczu. Od razu im się odwija taśma z Cristiano Ronaldo, z Wayne'em Runajem młodym, którzy na tą dużą scenę wchodzili i się i się absolutnie nikogo nie bali. No ale niekiedy to trzeba, trzeba zrobić z głową, żeby takiego chłopaka nie pokiereszować. Przede wszystkim trening, 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 czyli... To podejście, o którym wspomniał Bruno Fernandesz, ono będzie ważne w najbliższych miesiącach u Alejandro Garnacho, ale ja się zapisuję do fanklubu niemalże z marszu i myślę, że to już jest taki zawodnik, który wśród młodych kibiców, zwłaszcza tych chłopaków, którzy, którzy gdzieś tam wyłapują sobie takich najmłodszych zawodników i, i im kibicują, już może parę koszulek sprzedać na stadionie od Trafford w sklepiku klubowym także naprawdę jest to dobry rok dobry rok i to może być bardzo dobry sezon dla Alejandro Garnacho. patrzę sobie jeszcze na, na liczby Garnacho, na, na te ważne daty w, w ostatnim czasie dla niego no to na pewno ten debiut w Premier League pojawi, debiut w Premier League to raz ale to, był, to była 90 chyba pierwsza minuta Meczu w poprzednim sezonie, w tym sezonie na początku z Brighton 90 minuta, czyli no widać, że to są takie na razie mm, powiedziałbym, nie chcę powiedzieć, że ochłapy, bo to jest takie brzydkie słowo ale skrawki. O, to będzie ładniejsze słowo. Skrawki zbiera na razie Alejandro Garnaccio. Jeśli są to kibice Manchesteru United i śledzą jego karierę już od tego czasu, kiedy trafił do United przed dwoma laty, półtora roku temu podpisał swój pierwszy zawodowy kontrakt w karierze. To, to dajcie znać, co sądzicie. Czy uważacie, że to będzie bardziej drugi Ryan Giggs? Mówię, to tylko, mówię tutaj tylko o poczynaniach wojskowych, niż drugi Federico Makeda. Czy wierzycie w rozwój talentu tego chłopaka? Czy uważacie, że on już w tym sezonie przebije się do składu Premier League? Na te i inne nurtujące nas pytania, proszę was o odpowiedź. Ja uważam, że. Jak dalej będzie tak się rozwijał, to, to wiosną już go będziemy oglądać w premier. League. Dużo zależy będzie od tego, też, o co będzie grał Manchester United i ile w stanie będzie ryzyka podjąć Erik ten Hag. Dziękuję wszystkim za obecność. Tradycyjny kciuk w górę na pewno się przyda. To był Shot o Alejandro Garnacho. Ja się odmeldowuję. Cześć!